z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Często jest tak, że gdy rodzice bawią się z małym dzieckiem, to mówią z takim przekąsem: zaraz cię zjem, bobasku. Jest to wyraz miłości, chęci zjednoczenia. Tak samo mąż w sobotni wieczór może powiedzieć do żony: Kryśka, dzisiaj to bym cię schrupał w całości. Jest to też chęć zjednoczenia, wyraz miłości. W Ewangelii słyszymy, że Jezus mówi: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. To jest swoistego rodzaju zjednoczenie. W mszy świętej kapłan wypowiada słowa Jezusa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Przedziwne zjednoczenie.